sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. Cześć, dzień dobry, siemacie ludziska, witam Was w poniedziałek, w dzień powszedni, w dzień, który zaczyna tydzień, ale dla nas to przede wszystkim dzień sportu i podsumowania tego, co wydarzyło się w ostatnich 7 dniach. Ja nazywam się Paweł Wiewiórkowski, robimy ten program razem z Januszem Popłonkowskim i po raz kolejny w dniu dzisiejszym, 27 listopada, przeanalizujemy sobie to, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu właśnie pod kątem sportowym. Emocji tych bardziej krewkich, jak i tych sportowych nie brakowało, dokładnie Wam o tym opowiemy. Komuś, jeśli wydaje Wam się, że będzie mniej piłki nożnej w dniu dzisiejszym, to wyprowadzamy z błędu. Co prawda rozgrywki ligowe już na pewno za nami, ale graliśmy na hali, grali uczniowie, grali też seniorzy. O tym Wam bardzo szeroko opowiemy. Zaczniemy jednak właśnie od informacji dotyczącej lig piłkarskich. Już tydzień temu informowaliśmy o tym, że wskutek złych warunków atmosferycznych rozgrywki zostały odwołane, a właściwie ostatnia kolejka została odwołana. Nie było wiadomo jeszcze wtedy, czy te ostatnie mecze zostaną rozegrane w tym roku, czy w przyszłym. Teraz już wiemy, spotkamy się z piłkarzami ponownie w marcu i ta zaległa kolejka, właściwie niecała, bo niektóre mecze piątej ligi i ligi okręgowej zostały rozegrane, ale te, które nie zostały rozegrane, między innymi z udziałem drużyn z powiatu płońskiego, no to z piłkarzami i kibicami spotkamy się ponownie w marcu. Do zobaczenia zatem, a teraz już czas na rozgrywki ligi halowej. W niedzielę rozegrano drugą kolejkę edycji 2023-2024 Płońskiej Ligi Amatorów w piłce nożnej. Rywalizacja w 12 meczach była bardzo zażarta. Padło w nich łącznie 44 gole. W jednym ze spotkań zawodników wyraźnie poniosły emocje. Przez moment zapomnieli, że spotkanie to gra w piłkę nożną, a nie rywalizacja choćby bokserska i awantura, która powstała na placu gry. Zawodnicy zespołów Darplas i Instal But już wcześniej mieli ze sobą napięku, ale pierwsze fragmenty gry nie wskazywały, że na boisku zrobi się tak gorąco. Pierwszego gola zdobyli gracze Instal But, ale po 5 minutach był już remis. Iskrzyć zaczęło w ostatnich 7 minutach gry. Przy pierwszych dwóch sytuacjach w porę interweniowali koledzy z ławki, którzy rozdzielali krewki graczy na boisku. Jednak w ostatniej minucie już niemal nikt nie zachował chłodnej głowy. Szarpanina, wyzwiska, a nawet wyprowadzane ciosy. Blisko 20 osób było zamieszanych w samą awanturę. Z mojej perspektywy to poziom się wyrównał. Wysoki, ale wyrównał się, podług tego, co było kilka lat temu. Sędziowanie okej, duże emocje, dużo bramek. Myślę, że to powinno na pewno można zakopać, bo tu nikt nie przyszedł się tam szarpać i tak dalej. Myślę, że może sędziowie w porę nie zareagowali. Jakieś upomnienia, jakieś minutki, kartki, faule, a później to już wiadomo, emocje wzięły górę. Każdy chce wygrać, twarda gra, no i było jak było. Powiedział reporterowi Radia Płońska Andrzej Łączyński z zespołu Darplast Nowe Miasto. Ostatecznie obie drużyny rozeszły się do swoich szatni, jednak nie pochwalamy takiego zachowania i panowie, jeśli w przyszłości chcecie rozwiązywać tego rodzaju zawiłości z przeszłości, no to są do tego inne miejsca, a nie hala sportowa, gdzie też przypomnijmy, na trybunach nie brakowało dzieci i akurat takie obrazki są najmniej potrzebne. No i oby ich po prostu nie było. Ze sportowego punktu widzenia dodajmy, że w niedzielnych spotkaniach dwukrotnie z wygranej cieszyli się tylko zawodnicy ekipy Diamond. W tabeli liderem z 9 punktami jest ekipa Tynkpol przed zespołami Smakosze i Darplast. Trzecia kolejka zostanie rozegrana 17 grudnia. No, było trochę emocji, tak jak wspominaliśmy, ale te negatywne mamy już za sobą. W naszym programie jeszcze dużo ciekawych informacji, sukcesów, wspaniałych wyników. Zostańcie z nami po przerwie. Wracamy, by przedstawić Wam właśnie te ważne, istotne i ciekawe informacje. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk.
Witam ponownie po przerwie, druga odsłona naszego programu. Kończyliśmy tematyką piłki halowej i tą drugą naszą odsłonę również rozpoczniemy związaną z piłką nożną halową, tylko tym razem w wydaniu uczniów. W hali Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku rozstrzygnięto Mistrzostwa Płońska w piłce nożnej szkół ponadpodstawowych chłopców. Do rywalizacji przystąpiły trzy drużyny, a o ostatecznych losach zdecydowało ostatnie spotkanie pomiędzy zespołami szkół numer 2 i numer 1. Lepsi w tym spotkaniu okazali się zawodnicy z Rutek, którzy wygrali 3-0 i lepszym bilansem bramek wyprzedzili w tabeli pierwsze LO w Płońsku. Wygrać ten mecz dosyć wysokobramkowo, ponieważ pierwszy mecz nam wyszedł niepomyślnie, zremisowaliśmy 3-3. No i mieliśmy tak naprawdę lekki nóż na gardle, już musieliśmy wygrać dwubramkową przewagę bramek. Wygraliśmy 3-0, no i myślę, że charakter tutaj dużo zaważył. Ja myślę, że tak, zagraliśmy razem ze sobą pierwszy turniej dopiero, dużo chłopaków odeszło, dużo chłopaków odpadło nam, bo dzisiaj są u nas w szkole próbne matury. Myślę, że z kolejnym turniejem będzie tylko coraz lepiej. Powiedzieli po zakończeniu turnieju Kacper Dzierzbiński i Maksymilian Konopka ze zwycięskiej drużyny zespołu szkół numer 2. Turniej był też idealnym przetarciem przed zbliżającymi się mistrzostwami powiatu płońskiego szkół ponadpodstawowych właśnie w piłce nożnej. Dodajmy, że najlepszym zawodnikiem zmagań o mistrzostwo Płońska okazał się Marcel Makowski, również ze zwycięskiej drużyny. W turnieju dziewczyn, który odbył się dzień wcześniej, najlepsze okazały się, a jakżeby inaczej, zawodniczki z zespołu szkół numer 2 w Płońsku, więc Rutki piłkarskie, Rutki dumą piłkarską Płońska, jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe. Gratulujemy serdecznie. No to teraz kilka roczników mniej, ten peselek nieco niższy, ale pozostajemy w tematyce piłkarskiej. Bardzo dobry występ i drugie miejsce Żaków Akademii Sportowej Progres Płońsk w turnieju rozegranym w Ciechanowie. Niedziela to kolejny turniej Żaków, gdzie Akademia Progres ponownie zaliczyła bardzo dobry występ. W zawodach stojących na wysokim sportowym poziomie zajęli w zawodach drugie miejsce. O ostatecznej kolejności w rywalizacji zdecydował bilans bramkowy, ale to progresiaki, jak potocznie nazywa się tą uzdolnioną grupę uczniów, były niepokonane z bilansem 4 wygranych i 2 remisów. Najlepszym zawodnikiem turnieju, a właściwie zawodniczką, żeby być dokładnym, została Zuzia Rykowska, która nie pozostawała gorsza od chłopców występujących obok niej. Gole Zuzia, dodajmy, strzelił aż 7 bramek w turnieju, 5 bramek dla ekipy Progresu dołożył Michał Gocaliński, a po trafieniu na swoim koncie mają również Marcel Zawistowski i Nikola Łukaszewska. No to taki team, drodzy Państwo, zasługuje na brawa i one właśnie gromkie teraz w naszej redakcji dla zawodników i zawodniczek płyną. Gratulujemy serdecznie. Tą informacją kończymy drugą odsłonę naszego programu. Czas na informacje z regionu, a po nich wracamy z powrotem do świata sportu. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Płońsk. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Płońsk. Jesteśmy na półmetku naszego programu. Paweł Wiewiórkowski, witam serdecznie w trzeciej części sportowego podsumowania tygodnia Radia Płońsk. Tak, mam nadzieję, że jesteście wypoczęci, bo pogoda ostatnio płata nam figle, a to większy mrozek, a to odwilż, ślisko na drogach. Trochę ciężko się poruszać, ciężko wyjść na boisko, pokopać piłkę. No ale mam nadzieję, że pomimo tego, że gdzieś pogoda, tak jak wspomniałem, nie dopisuje, to wszyscy trzymają tą formę i ta obietnica, którą sobie złożyliśmy na początku powstania naszego programu, czyli już kilka dobrych lat temu, by trzymać tą formę, to mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze i widzowie tego słowa dotrzymują. Piłkę nożną mamy za sobą, przeanalizowaliśmy sobie to, co działo się głównie na halach, czy to powiatu płońskiego, czy to w turniejach, gdzie drużyny związane z Płońskiem brały udział.
No to teraz czas na inne dyscypliny, bo również sportowcy z tych dyscyplin bardzo czynnie spędzili ostatnie dni. W pierwszym turnieju tenisa stołowego amatorów w hali Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku zobaczyliśmy kilka dobrze znanych twarzy, ale również nowych zawodników, którzy chcieli sprawdzić swoje umiejętności. Rywalizacja, podobnie jak w poprzednich latach, toczyła się w dwóch kategoriach wiekowych, 2005 i młodszych oraz 2005 i starszych. W kilku wyrównanych pięciosetowych meczach najlepsi okazali się Piotr Dytlow w tej młodszej kategorii i Wojciech Wachol w tej starszej. Fajna zabawa, generalnie tak to traktuję, aby się tylko poruszać, żeby po prostu lepiej, zdrowiej żyć, prawda? No, z mojego punktu widzenia akurat byłem po tak drobnej absencji. Wydaje mi się, że to dobry wynik, że udało mi się wygrać te zawody. Jestem bardzo zadowolony z tego turnieju, no i na szczęście, tak jak rok temu, udało się wygrać premierowy turniej, więc jestem bardzo szczęśliwy. Powiedzieli nam zwycięzcy sobotnich zmagań. Kolejny turniej rozegrany zostanie w grudniu. Ostatecznego zwycięzcę poznamy natomiast w przyszłym roku. No to teraz czas na lekką atletykę w wydaniu halowym. Srebrny i brązowy medal zdobyli młodzi zawodnicy MKS Bank BS Płońsk podczas halowych mistrzostw Polski LDK do lat 12 i do lat 14, które rozegrano w Spale. Reprezentacja Mazowsza w składzie z 7 zawodnikami płońskiego klubu zajęła drużynowo 3 miejsce. Tutaj dodajmy, że duży wpływ na te sukcesy Mazowsza miał m.in. występ Janka Woźnickiego, który w kategorii do lat 12 zdobył brązowy medal w biegu na 300 metrów, uzyskując rekord życiowy 44 sekund i 77 setnych. Ponadto srebrny medal wywalczyła sztafeta 8x200 w składzie z Janem Woźnickim i Jackiem Czyżem. Natomiast Wiktoria Szmytkowska w kategorii do lat 14 zajęła 4 miejsce w chodzie na 1 km i ustanowiła nowy rekord klubu, a pełne wyniki innych zawodników możecie również poznać na naszym Facebooku, do czego bardzo serdecznie zachęcam. No to tyle. No to jeszcze jeden przecinek. Na kropkę przyjdzie czas za kilka minut, także puszczam oko i po kilku numerach muzycznych słyszymy się ponownie. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Płońsk. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Płońsk. I po raz czwarty usłyszeliście naszą czołówkę, która mam nadzieję, że stawia na nogi i powoduje, że ta koncentracja z każdą sekundą rośnie. Przed nami, tak jak wspomniałem, ostatnia już odsłona naszego poniedziałkowego sportowego programu. No to teraz też troszeczkę o sukcesach w sportach siłowych, a te akurat w ostatnich dniach były. I teraz Wam o nich opowiemy. Płońszczanin Krzysztof Antosik z zawodów Pucharu Świata w Siedlcach wraca z brązowym medalem w martwym ciągu. W weekendowych zawodach wystartował także w konkurencji Bench Press, gdzie uplasował się tuż za podium. Ale niedzielne zmagania w martwym ciągu bez żadnych dodatkowych pomocy w postaci np. pasów treningowych zakończył z wynikiem 290 kg, co ostatecznie dało mu 3 miejsce. Sukces cieszy tym bardziej, że przygotowania do zawodów okupione były naprawdę ciężkimi przygotowaniami. Emocje były duże, bo po mistrzostwach Polski, w których startowałem koniec września i początek października, trochę miałem tam problemy zdrowotne. Musiałem się z tymi uporać, a już od razu zgłosiłem się do następnych zawodów, właśnie do tego Pucharu Świata. No i musiałem właśnie trochę z bólem walczyć, musiałem też i robić treningi. Regeneracja, czasami przemęczenie, no i jeszcze jakby inne tam sprawy zawodowe, no to się wszystko kumuluje. Postarałem się nie odpuszczać i się udało. Powiedział Radiu Płońsk Krzysztof Antosik. Dodajmy tylko, że płońszczanin startował w kategorii wagowej do 110 kg. Jak wyglądały jego podejścia? Jeśli jesteście ciekawi, to koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę internetową. My tylko dodamy dla Krzyśka gratulacje, jak zwykle świetna robota.
Czas, pozostajemy w tematyce sportów siłowych. Zawodnicy klubu KSS Sparta Płońsk mają za sobą kolejny udany występ i wiele dobrych miejsc w turnieju wielobojowym, który rozegrano w Warszawie. Spójrzmy na te wyniki. Zuzia Przybyszewska pierwsza w kategorii do lat 10. Pierwsze miejsce również Michała Kubaszewskiego w kategorii do lat 12. Trzecia była Zuzia Kulasiewicz w kategorii do lat 12. Michał Matoblewski również na najniższym stopniu podium w tej samej kategorii wiekowej. Jauheni Mazilkin czwarte miejsce w kategorii do lat 10. Michał Kurpiński piąty w kategorii do lat 10. I w kategorii do lat 12 na szóstej pozycji Tobiasz Kazanecki. Sama czołówka. No, nie pozostaje nic jak bić brawo dla tej młodej, zdolnej grupy Sparty Płońsk. No i tu przyszedł kres informacji, które mieliśmy Wam do przekazania. Słyszymy i widzimy się oczywiście za tydzień. Pomimo tego, że część dyscyplin przeszła w taki zimowy sen, bym powiedział, to inne będą z nami, sporo się będzie działo, będziemy to śledzić, będziemy Wam o tym mówić. Na razie się żegnamy, puszczamy sobie oko do serca, jak zawsze. I do zobaczenia, i do usłyszenia oczywiście w poniedziałek. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Płońsk.